No i piszcie na czacie, jakie BMW teraz przerabiamy. Zrobimy je, nie wiem na co w sumie. Ja myślałem, żeby przerobić tą M5 z trzeciego roku. Co wy na to? Tylko marka BMW. E30 to jest bardzo ładna BMW, strasznie lubię ten model. Dużo osób pisze na E30, więc chyba ją sobie wezmę. E46 chyba tutaj nie ma, ją się gdzieś tam wygrywa w czymś chyba. Tutaj nie widzę E46. E36 jest, ale 46 nie widzę. To ja bym wziął może właśnie tą E30. No i co? Zobaczymy, bo może ta E30 ma bardzo fajne opcje na ten, na drift albo coś takiego. Wow, wow, co my tu mamy? Zobaczcie. 4-litrowa V8, ale zanim sobie wsadzimy jakiś tam jakiś strasznie duży silnik, to sprawdźmy, jak brzmi w standardzie, bo jestem ciekawy w Fordzie, jak to brzmi. Chyba spoko. Jak mogłeś oskarżyć E30 o silnik elektryczny? Ty, ale bardzo fajnie brzmi. Już driftuje, kurde, jak każde BMW. Ty. Dobre, nie? Aż się chce kupić taki samochód. Tak wyglądają zegary. A tak brzmi z zewnątrz. Spoko. Ja chyba zostawię w standardzie. Chociaż zastanawia mnie ta V8 4-litrowa, bo może naprawdę ciekawie brzmieć w tej grze. A jeszcze w żadnym samochodzie nie testowałem tego silnika. No ale w standardzie brzmi bardzo fajnie. Dawać V8, czy zostawić w standardzie? I zrobimy taką niziutką, fajną BMW-eczkę. Tylko jeszcze nie wiem, czy drift. O Jezu, ile tu V8 się posypało na czacie. No to chyba V8 chcecie. V8. Bardzo mało osób pisze, żeby zostawić standard. Wszyscy V8 cisną, tak? To zostaniemy chyba przy V8, skoro tak. Ja bym zostawił w standardzie, bo fajnie brzmi ten standardowy silnik. Było głosowanie, było. Ok. W takim razie 4-litrowa V8. Mamy tu jeszcze V10 5 litrów. Ja pierniczę. No dobra, zobaczymy. Możemy nawet na 4 koła zrobić, ale chyba nie. Możemy tutaj dodatkowe zderzaki jakieś poinstalować. Taki jest standard. A ja sobie chyba walnę taki. I teraz robimy pod wyścigi czy na drift? Ten spoiler powinien być regulowalny, bo to... Jakby damy taki, to strasznie to wygląda. Pod wyścig, drift. Drift wszyscy! O, to jak pod drift, to niepotrzebne nam spoilery. Dobra, to robimy w takim razie pod drift. Szkoda, że nie ma żadnego bodykitu, ale możemy sobie dystansę wrąbać. Na pewno to będzie nieźle latać, więc dajmy jakieś lepsze opony. Tutaj nie będziemy poszerzać nic. Felgi chyba zostawię standardowe. Czy wymieniamy felgi? Piszcie, czy wymieniamy felgi, czy zostawiamy standardowe. Tu możemy dystansę, zobaczcie. No, dystansę do driftowego auta można dać. O shit, patrzcie na to. Przód troszeczkę za bardzo wystaje mimo wszystko, nie? Ale będzie to fajnie wyglądać na tym, na zawieszeniu driftowym. Wymienić felgi, BBS-ki dawać, tak? Zostaw standardowe. Standard, stokowe. Zmień felgi. Dobra, to w takim razie zmieniamy. Zmieniamy felgi na jakieś inne. Dajmy tu większy cal, troszeczkę. Nie przesadzajmy z tym. Te felgi są bardzo fajne. Może nie pasują do tego
klasycznego malowania, ale malowanie możemy sobie też zawsze zmienić. Patrzcie, mamy tutaj driftowe zawieszenie, no i te koła się troszeczkę schowały. Strasznie wygląda ten camber z przodu. Okropnie. Nie pasowają. Powiedziałem, nie pasowają? Się przejęzyczyłem. Mamy BMW-kę porobioną, mamy tu zupełnie inny silnik. Zobaczcie, jak mocno możemy skręcić koło. To jest, kurde, jakaś rzeźnia, nie? Goliata tym BMW? Nie wiem. Posłuchajmy, jak brzmi. Bardzo fajne driftowe malowanie. O kurde, stary, jedziemy. Jeszcze dobrze nie ruszyłem, a już leci bokiem. Szkoda tylko, że nie możemy żadnego bodykita poszerzającego zainstalować, nie? Przydałby się. Czy mogę zobaczyć brzmienie V10? No ciekawe właśnie, bo to jest też ciekawa V10. Ona chyba nie jest taka jak z Gallardo. Dawaj Goliata 10 okrążeń tym samochodem. Znaczy myślę, że poleciał fajnie. Może właśnie lepsze opony by zainstalować. Wtedy to już w ogóle... No nie wiem, ciężko powiedzieć. No patrzcie, ile tych samochodów tu jest do cholery! Gdzie mam driftować? Dobry! Tylko teraz, jak się przesiadłem z tego honikorna, do tego wariata, teraz, kurde, teraz to trudno jest trochę tak ładnie polecieć. Ale coś się dzieje, nie? Nie no, jest dobrze. Patrzcie, leci. BMW nie będzie robić takiego zamieszania jak honikorn. Mamy tutaj napęd tylko na tył, ale tylko i aż, bo to wystarcza. No i pięknie, do dupy mi poszła strefa driftowa. Kurde, ale auto jest bardzo fajne, z wyglądu mi się podoba. Myślę, że można by było zrobić trochę lepszy tuning driftowy, bo tak wydaje mi się, że za dużo... Niby za dużo mocy, ale może powinienem biegi skrócić. Ale zanim skrócimy biegi, to spróbujemy polecieć te 400 km na godzinę. Wątpię, żeby się udało. Takie na Halloween mówicie? No trochę takie na Halloween to malowanko. Nie da się tutaj w większości samochodów, które mogłyby osiągnąć 400 km na godzinę, nie? Takim Golfem było bardzo ciężko. Do której live? Daj tą BMW-kę z dragowymi oponami, na drift! Z dragowymi oponami? Oszalałeś chyba! Szaleił się na ten ziomek, ale dziękuję za donate. Próbujmy! Cztery paki na luzie, mówicie? Zobaczymy. Muszę tutaj powoli na zakrętach, bo ustawienia driftowe są. Nie no, już trzy paki leci, także nie jest źle. C70. No i kurde, ja jestem pewny, że cztery paki by poleciał, tak? Tylko tutaj nie ma takiej prostej. Innymi słowy mówiąc, nie ma takiej drogi w Polsce, gdzie to auto pokaże swoją moc.
Lotnisko jest za krótkie niestety, tu są bardzo krótkie lotniska. Oni nie latają tu samolotami w tym świecie. No trochę... Więcej wagi, niedużo więcej mocy. Chyba nie będzie dobre auto, co? Ale... Myślicie, że cztery paki poleci? Zobaczymy. Mamy zupełnie inny tuning i chyba opony dragowe. O Boże, i na pewno cztery koła zdaje się. O Jezu, jak można taki samochód zrobić z napędem na cztery koła? Okropne. Ale myślę, że teraz ma szansę polecieć te 400 km na godzinę. No sprawdźmy. Tak brzmi ta V10. Nie jest to Galar. To jest chyba V10. Bo jest cięższy, to mi się wydaje, że tak, ale cholera wie. Rakieta teraz jest, no. Teraz to jest samochód na... Ja nie wiem, czy to nie są opony dragowe. Nie mogę nawet tego podejrzeć. Nie, to są chyba wyścigowe. Są wyścigowe oponki. Ludzie wszędzie pakują AWD. No właśnie, to jest bez sensu. Idą na łatwiznę, nie? To jest... Ech. Mi się to strasznie nie podoba. Mamy tu jakiś spoiler, zwiększony docisk pewnie. No ale 400 chyba też nie poleci. Zobaczcie, nawet mniej niż mój tunik, nie? Na tej V8 byśmy tam więcej wycisnęli, bo... No była lżejsza! I mieliśmy niewiele mniej mocy, a sporo mniej ważyła, więc... W ogóle mi się to nie podoba. No nic, piszcie co myślicie o tej BMC. Jaki silnik byście zainstalowali do niej? Mi się wydaje, że w standardzie też byśmy fajnie porobili ją na drift. Tylko trzeba byłoby ten silnik troszeczkę standardowy ulepszyć. No i dźwięk tej V10 jest do dupy. Nie instalujcie tego tuningu. A już na pewno nie róbcie z napędem na cztery koła, bo... Takich ludzi ja będę z klubu wywalał od razu.